oraz wraz z panem ministrem Ryszardem Zarudzkim, pana Grzegorza Chudzika, zastępcę głównego instruktora sanitarnego oraz wszystkich przybyłych gości. Stwierdzam kworum, porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został państwu dostarczony i obejmuje rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności. Czy są uwagi do porządku obrad? Uwag nie słyszę, uważam porządek dzienny za przyjęty. Przystępujemy do jego rozpatrzenia. Proszę o wypowiedź zastępcy głównego inspektora sanitarnego, pana Grzegorza Chudzika. Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, że tutaj byłoby celowe, gdybyśmy wysłuchali stanowiska Najwyższej Izby Kontroli, potem odniesiemy się do wystąpienia. To przedstawimy przez Najwyższą Izbę Kontroli. Oczywiście, jeżeli prosić, oczywiście. Bardzo proszę przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Państwu chcieli właśnie zaprezentować wyniki kontroli nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności. Są ze mną dr Wojciech Robaczyński, prawnik delegatury, zastępca koordynatora kontroli Marcin Kuzan oraz wicedyrektor Departamentu Rolnictwa Najwyższej Izby Kontroli. Ja nazywam się Przemysław Szewczyk i jestem dyrektorem delegatury, która przygotowała raport z kontroli prowadzonej w całej Polsce. Panie i panowie posłowie, szanowni państwo, czym są dodatki do żywności? To substancje, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność i nie są stosowane jako charakterystyczny składnik żywności. Dodaje się je celowo do żywności, głównie po to, aby zapobiec niekorzystnym zmianom smaku, barwy, zapachu, wydłużyć okres trwałości, zwiększyć atrakcyjność wyrobu, urozmaicić asortyment, umożliwić tworzenie nowych produktów, na przykład typu light, ale także po to, aby zwiększyć efektywność procesu produkcyjnego. Aktualnie dopuszczonych do stosowania w żywności jest ponad 300 dodatków, które w środkach spożywczych mogą pełnić 20 różnych funkcji technologicznych. Obowiązujące ustawodawstwo w zakresie substancji dodatkowych można ocenić jako liberalne. Niewiele jest produktów, do których nie wolno stosować substancji dodatkowych. Są to m.in. żywność nieprzetworzona jak miód, mleko, masło, mleko pasteryzowane i sterylizowane, naturalna woda mineralna, kawa, herbata liściasta. W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, około 70% diety przeciętnego konsumenta stanowi jednak żywność przetworzona w warunkach przemysłowych, zawierająca substancje dodatkowe. Coraz więcej więc produktów spożywczych zawiera substancje konserwujące, wypełniające, emulgujące, stabilizujące czy wzmacniające smak. Aby dana substancja dodatkowa mogła zostać dopuszczona do żywności, musi posiadać ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia, której dokonuje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, tak zwana EFSA. Akceptację uzyskują tylko te substancje, które zostały poddane wszechstronnym badaniom toksykologicznym, a ich wyniki nie budzą zastrzeżeń. Tymczasem jednak wszystkie substancje dodatkowe dopuszczone do żywności przed 2009 rokiem są obecnie ponownie oceniane przez EFSA pod kątem ich bezpieczeństwa dla ludzi. Zakończenie programu ponownej oceny przewidziano do końca 2020 roku. W wyniku tej oceny już dokonano pewnych zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej i po ponownej ocenie wycofano z listy dodatków dopuszczone do żywności barwnik E128 używany do nadawania koloru mięsa, a także ograniczono stosowanie trzech innych barwników. E104, on jest w ogóle zabroniony w Stanach Zjednoczonych i Japonii, E110 zabroniony w Norwegii i
E-124 zabronionych w Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Po dokonanej ponownej ocenie obniżono akceptowane dzienne spożycie odpowiednio, i tutaj macie Państwo na slajdzie, 20-krotnie obniżono stosowanie jednego z tych dodatków, kolejnego 2,5-krotnie, a trzeciego blisko 6-krotnie. Wycofano ponadto dopuszczenie tych barwników do niektórych produktów, na przykład do pieczywa cukierniczego, wyrobów ciastkarskich, lodów, serów topionych z dodatkami smakowymi, dżemów, galaretek, marmulat czy przekąsek typu snack. Wskazać także należy, iż obowiązujące przepisy prawa dotyczące substancji dodatkowych żywności nie odnoszą się w żaden sposób do ryzyka wynikającego z obecności w środkach spożywczych więcej niż jednego dodatku do żywności, czy kumulacji substancji dodatkowych z różnych źródeł, czy oddziaływań synergistycznych pomiędzy tymi dodatkami. Stosowanie substancji dodatkowych wzbudza więc wiele wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów. Szczególnie jest to istotne w przypadku małych dzieci. Kolorowe słodycze, napoje, gotowe mleczne deserki, ciasteczka, chrupki zawierają wiele dodatków, których bezpieczeństwo spożycia budzi wiele kontrowersji. Z racji niższej od dorosłych masy ciała, dzieci są najbardziej narażone na przekroczenia dopuszczalnego poziomu spożycia HDI substancji dodatkowych z diety. Czyli jakby podsumowując króciutko ten slajd, okazuje się, że sama EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, już sam zaczyna obniżać ilości tych stosowania tych dodatków. Może się już jednego, jak Państwo widzicie, 20-krotnie zmniejsza. Może się okazać, że za rok EFSA powie, że on jest na tyle niebezpieczny, że należy go wycofać na podstawie badań, które aktualnie przeprowadza. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli miała odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonujący system nadzoru nad stosowaniem dodatków żywności zapewniał odpowiednią ich jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. I wyniki naszej kontroli wskazują, że istniejący system nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności. Kontrola NIK wykazała szereg wad funkcjonującego systemu nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności, m.in. rozproszenie i nakładanie się kompetencji poszczególnych inspekcji, nieefektywna współpraca, brak również w obowiązującym stanie prawnym ustawowej definicji jakości zdrowotnej żywności. Jest tylko mowa o jakości handlowej. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące substancji dodatkowych wymagają zapewnienia bezpieczeństwa dodatków spożywanych osobno. Opierając się o kryterium ściśle formalne, kontrolowane inspekcje zgodnie stwierdziły, że dopuszczenie danej substancji jako dodatku do żywności oznacza, że nie stwierdzono jej szkodliwości przy właściwym stosowaniu. To jest w danym zakresie do określonych środków spożywczych, w określonej dawce i zgodnie z obecną wiedzą. Kontrola NIK wykazała, że organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie publiczne, szczególnie w zakresie zagrożeń zdrowia, nie monitorowały ani nie oceniały dotychczas ryzyka związanego z kumulacją dodatków do żywności. Zlecona przez NIK kontrola doraźna oznakowania produktów spożywczych wykazała, że na 501 przeanalizowanych produktów spożywczych powszechnie dostępnych, sklasyfikowanych w 10 podstawowych kategoriach żywności, jedynie w 54 przypadkach, to jest 11%, w składzie zaprezentowanym na etykietach nie było substancji dodatkowych. W pozostałych 447 produktach producenci zadeklarowali użycie 132 różnych substancji dodatkowych ponad 2000 razy. Statystycznie więc na każdy produkt, statystycznie oczywiście, bo jeden w ogóle nie miał, a inny miał dużo, statystycznie na każdy produkt przypadało 5 dodatków do żywności.
przypadku niektórych produktów liczba dodatków w jednym artykule spożywczym była znacznie wyższa. Przykładowo, w cudzysłowie, zdrowa sałatka warzywna ze śledziem i groszkiem zawierała 12 różnych substancji dodatkowych. Natomiast rekordowa była jedna z kiełbas, miała 19 dodatków stosowanych w żywności. Warto też wskazać, że była też inna kiełbasa o zawartości 96% mięsa i ona nie miała ani jednego dodatku, ale była znacznie droższa. W oparciu o dane zleconych przez NIK badań zaprojektowano hipotetyczną w oparciu o badania GUS dotyczące spożycia z 2016 roku, ale w praktyce prawdopodobną dietę na jeden dzień, składającą się z 5 posiłków. I w efekcie ustalono, że w przygotowanych z tych produktów posiłkach konsument spożyłby w ciągu jednego dnia około 85 substancji dodatkowych. Należy dodatkowo wyjaśnić, że w przygotowanym menu zaplanowano, iż do obiadu zupę i drugie danie konsument przygotowuje samodzielnie w domu. Gdyby skorzystał z kupionej w sklepie gotowej zupy i przygotowanego już drugiego dnia dodatków spożytych w ciągu dnia, mogłoby być znacznie więcej. Mimo iż żywność zawiera substancje dodatkowe w dużych ilościach, to organy odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo oraz zdrowie publiczne dotychczas nie monitorowały ani nie oceniały ryzyka związanego z kumulacją wielu dodatków w produktach spożywczych oraz ewentualnego ich działania synergistycznego, jak również interakcji z innymi składnikami diety czy też lekami. Tymczasem niektóre substancje dodane do jednego produktu w połączeniu z innym artykułem spożywczym mogą nie być dla człowieka neutralne. Substancja nieszkodliwa samodzielnie może się nią stać w reakcji z inną, tworząc zagrożenie dla zdrowia. Z prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną monitoringu spożycia i stosowania dodatków do żywności wynikało, że najbardziej narażone na przekroczenie akceptowanego dziennego pobrania dodatków z dietą były dzieci, głównie w wieku do 10 lat, ze względu na małą masę ciała. Spożycie z dietą kwasu sorbowego i sorbinianów, czyli konserwantów dodawanych głównie do ciast, przetworów warzywnych, pieczywa, aromatyzowanych napojów, znacznie przekraczało limit i w grupie dzieci od 4 do 10 lat wynosiło 290% ADI. U 5% dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 17 lat pobranie tych dodatków wynosiło aż 680%. U 5% dzieci spożycie z dietą kwasu benzoesowego, jego soli oraz dwutlenku siarki i siarczynów, występujących jako konserwanty głównie w przetworach warzywnych, napojach, lodach, wynosiło odpowiednio 180% oraz 145% ADI. Także średnie spożycie stearoile mleczanów i polisorbanów, występujących głównie w pieczywie, w grupie dzieci i młodzieży, przekraczało również akceptowane dzienne spożycie. Szczególną uwagę poświęcić również należy spożyciu przez populację polską azotynów, konserwantów dodawanych szczególnie do wędlin, peklowanego mięsa, parówek. Narażenie populacji polskiej na te substancje u znacznej części badanych przekraczało 100% ADI, głównie u najmłodszych dzieci, ale również u mężczyzn w wieku od 18 do 74 lat. Główny inspektor sanitarny sprawujący nadzór nad jakością zdrowotną żywności nie szacował i nie identyfikował ryzyka ewentualnych zagrożeń wynikających z kumulacji wielu substancji dodatkowych w jednym środku spożywczym, czy też kumulacji wielu dodatków pochodzących z różnych źródeł oraz ewentualnego działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych interakcji z innymi składnikami
oraz innymi składnikami diety. Tymczasem dostępnych jest coraz więcej dowodów i publikacji, które wskazują na szkodliwość niektórych dodatków do żywności, grup tych dodatków czy połączeń substancji dodatkowych w żywności. W zleconej przez Najwyższą Izbę Kontroli ekspertyzie wykonanej przez profesora Marka Naruszewicza z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie analizy zagrożeń dla zdrowia populacji polskiej ze strony substancji dodatkowych z listy E w produktach spożywczych wskazano dodatki, które mogą wywoływać alergię. To jest opracowanie profesora Naruszewicza z Uniwersytetu Medycznego. Są to barwniki, które mogą wywoływać alergię. Działanie pronowotworowe to substancje konserwujące, na przykład azotem sodu E250 i kwas benzoesowy E210. W analizowanych przez NIK produktach żywnościowych substancja konserwująca, czyli azotem sodu E250, występował w składach aż 130 produktów żywnościowych. Wyżej wymienione barwniki wystąpiły łącznie w 53 produktach żywnościowych, a kwas benzoesowy i jego pochodne w 36. Także dokonana przez EFSA ponowna ocena bezpieczeństwa stosowania azotynów i azotanów wykazała, że w przypadku rozpatrywania wszystkich źródeł narażenia z dietą na azotyny, łącznie dopuszczalne dzienne spożycie zostałoby przekroczone u niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci pośrednio dla wszystkich grup wiekowych przy najwyższym narażeniu. Ponadto EFSA potwierdziła niektóre dowody na związek azotynów w diecie z nowotworami żołądka oraz połączenia azotynów i azotanów z przetworzonego mięsa z nowotworami jelita grubego. Stwierdzono ponadto narażenie na rakotwórcze nitrozoaminy powstające m.in. podczas termicznej obróbki żywności zawierającej te substancje. Ekspert powołany przez NIK stwierdził ponadto, że częste używanie kwasu askorbinowego samego nie jest szkodliwe, ale w połączeniu z innymi może wchodzić w pewne reakcje. A w reakcji z benzoesanem sodu E211 uwalnia się rakotwórczy benzen. W poddanych analizie składach żywności kwas askorbinowy E300 zadeklarowano w 96 produktach. Szanowni Państwo, ekspert wskazał również, iż nie są znane jeszcze mechanizmy interakcji dodatków do żywności z większością leków stosowanych w chorobach cywilizacyjnych, na przykład nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, ale problem jest niebagatelny, ponieważ dotyczy wielu milionów ludzi. Okazuje się, że można jednak ograniczyć stosowanie dodatków do żywności, ponieważ w całej Unii Europejskiej obowiązują jednakowe przepisy, ale jednak są wyjątki. Za taki przykład może posłużyć Dania, która ogranicza na swoim terenie używanie dodatków w produktach spożywczych. Państwo to wprowadziło bardziej restrykcyjne przepisy krajowe od tych obowiązujących w Unii Europejskiej. I wobec wielu rodzajów produktów mięsnych dopuszczalny poziom azotynów wynosi w Danii 60 mg na kilogram, w Polsce jest to 100. W przypadku zaś tradycyjnych duńskich pulpetów i paszletów dodawanie tych substancji jest całkowicie zabronione. W Polsce brakuje zindywidualizowanego podejścia do problematyki dodatków do żywności w porównaniu ze standardową regulacją unijną, tak jak stało się to w przypadku Danii. Szanowni Państwo, żadna z kontrolowanych inspekcji nie wykonywała analiz zawartości wszystkich substancji dodatkowych obecnych w danej grupce żywności, ani spodziewanych z punktu widzenia zafałszowań.
Próbki badano w zakresie ograniczonym do wybranych substancji dodatkowych. Ponadto ograniczona była możliwość analityczna laboratoriów inspekcji sanitarnej. Laboratoria te mogły wykonać badania w stosunku do około 65 substancji dodatkowych limitowanych na ponad 200 dozwolonych. Tak zorganizowany system badania substancji dodatkowych nie gwarantuje, zdaniem NIK, pełnego bezpieczeństwa żywności, w której są stosowane substancje dodatkowe. Z badanych w okresie objętym kontrolą przez organy inspekcji sanitarnej w prawie 9 tysiącach próbkach zdyskwalifikowano jedynie 26 próbek. W ramach prowadzonych urzędowych kontroli żywności nie weryfikowano procesu technologicznego w aspekcie zasadności stosowania w danym wyrobie dodatków do żywności. Główny inspektor sanitarny twierdził, że jest to sprawa producenta. Nie żądano zatem wyjaśnień, jeśli w jednym artykule spożywczym producent używał kilku substancji dodatkowych w ramach jednej grupy technologicznej. Zastosował na przykład w parówkach 16 substancji dodatkowych o różnych funkcjach technologicznych. Podsumowując, Szanowni Państwo, wobec stwierdzonego stanu Najwyższa Izba Kontroli skierowała wnioski zarówno do Prezesa Rady Ministrów, jak i do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Do Prezesa Rady Ministrów zwróciliśmy się z wnioskiem o ustalenie odrębnych dla rynku polskiego limitów substancji dodatkowych, dla których występuje ryzyko przekroczeń. Ponadto utworzenia jednolitej, wyspecjalizowanej służby bezpieczeństwa żywności, kompetentnej dla dokonywania oceny z punktu widzenia każdego elementu jakości produktu przeznaczonego do spożycia. Wiemy, że w 2016 roku powstał projekt ustawy tworzącej Agencję Bezpieczeństwa Żywności, więc rzeczywiście pozwalałoby to na skoncentrowanie kompetencji w tym zakresie w jednej profesjonalnej agencji. Wnosiliśmy również o zmianę etykietowania produktów spożywczych. Aktualnie z etykiety produktu żywnościowego konsument może się dowiedzieć jedynie, jakie dodatki zastosował producent, i to pod warunkiem, że producent użyje symboliki E z numerem. Jeżeli natomiast producent użyje drugiej dozwolonej formy znakowania, czyli nazwy substancji i jej funkcji technologicznej, to nawet wysoko wykształcony konsument będzie miał problem z zakwalifikowaniem składników do grupy dodatków do żywności. Na etykietach nie ma dzisiaj informacji ani o ilości zastosowanego w danym produkcie dodatku, ani o tym, jakie jest odniesienie zastosowanej ilości do maksymalnej ilości określonej w rozporządzeniu numer 1333, ani o relacji do akceptowanego dziennego spożycia danej substancji dodatkowej. Proponowane przez NIK zmiany ułatwiłyby uzyskanie rzeczywistych informacji o spożyciu substancji dodatkowych z dietą nie tylko dla organów kontrolujących jakość żywności, ale także dla konsumentów przy dokonywaniu świadomych zakupów produktów spożywczych, do których dodano substancje dodatkowe. Do Ministra Zdrowia zwróciliśmy się o przeprowadzenie reprezentatywnych badań spożycia żywności przez populację polską oraz prowadzenia rzetelnego monitoringu spożycia z dietą substancji dodatkowych opartego o dane dotyczące zastosowanych w produktach rzeczywistych poziomów tych substancji celem identyfikowania zagrożeń i tendencji ich spożycia. Ponadto wnosiliśmy o stworzenie systemu oceny bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych w żywności ze szczególnym uwzględnieniem kumulacji
działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych interakcji z innymi składnikami diety, a także lekami. Nasiliśmy również obowiązek weryfikacji produktów spożywczych z punktu widzenia zasadności wykorzystania substancji dodatkowych. Obok weryfikacji technologicznej, która aktualnie znajduje się w zakresie kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną, ważniejsza wydaje się weryfikacja zasadności stosowania substancji dodatkowych. Dobrym przykładem jest unikanie stosowania w procesach produkcji maksymalnych i dopuszczalnych prawnie dawek niektórych dodatków do żywności. Jeśli bezpieczny dla zdrowia konsumenta i korzystny dla produktu efekt można już uzyskać przy dawkach obniżonych. Natomiast do głównego inspektora sanitarnego wnosiliśmy o kreowanie świadomej polityki świadomej konsumpcji, między innymi poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne, debaty publiczną, dyskusje w szerszym gronie ekspertów, autorytetów naukowych i rzetelne informowanie ogółu społeczeństwa o korzyściach oraz o zdiagnozowanych zagrożeniach wynikających ze stosowania substancji dodatkowych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to z naszej strony tyle. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o zabranie głosu zastępcy głównego inspektora sanitarnego, pana Grzegorza Budzika. Jednocześnie prosiłbym o szczegółowe ustosunkowanie się właśnie do tych wniosków zaproponowanych czy skierowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, szczegółowe stanowisko ministra zdrowia, oczywiście państwo materiał opisany, to myślę, że niepotrzebną stratą czasu byłoby omawianie czy odczytanie przeze mnie. Prosimy głośniej troszeczkę, bliżej do mikrofonu. W związku z tym spróbuję podciągnąć jeszcze bliżej, państwo nie słyszycie. W związku z tym spróbuję odnieść się do zasadniczych kwestii, która w raporcie Najwyższej Izby Kontroli została wyartykułowana. Przede wszystkim dziękujemy Najwyższej Izbie Kontroli za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo żywności, bo to jest dla nas wspólny cel. Na wstępie państwu powiem, że nic nie zastąpi zdrowej, nieprzetworzonej żywności produkowanej wprost przez polskiego rolnika, bo ona jest chyba najsensowniej traktowana, jednocześnie najbezpieczniejsza i najlepsza dla naszego zdrowia. Natomiast wszystko to, co znajduje się w obrocie handlowym i generalna zasada prawa żywnościowego stanowi, że żywność znajdująca się w obrocie musi być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca, który tą żywność produkuje. W raporcie NIK-u zastosowano pewnego rodzaju innowacyjny pomysł, bardzo ciekawy, natomiast kierowany do instytutów naukowo-badawczych, które określone badania mogą przeprowadzić. Tak jak Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA, kreuje politykę bezpieczeństwa, zresztą pan dyrektor był łatwo przypomnieć tutaj, że to nie jest kanon i absolutnie nie trzymamy się tych samych normatywów, tylko w trakcie badań te wartości parametryczne zmieniają się. Również zmieniają się ADI, czy akceptowana dawka dzienna spotkania. Tak ilość i jakość substancji dodawanych do żywności no, z czasem się zmienia. Natomiast w ramach obowiązujących przepisów prawa, to co w tej chwili funkcjonuje w obrocie prawnym Rzeczypospolitej i w innych krajach Unii Europejskiej, bo proszę Państwa, jesteśmy dokładnie na tych samych zasadach w Polsce, co i w Unii Europejskiej, te same zasady prawa obowiązują. Twierdzę, że to, co znajduje się w obrocie polska żywność, jest bezpieczna. Nie można podważać tutaj bezpieczeństwa polskiej żywności. Ona jest bezpieczna. Założenia, które Państwo przyjęliście, analizując poszczególne substancje dodatkowe w tej żywności, pewnego rodzaju metodologię dopasowaliście Państwo sami do własnych potrzeb. Ona
założenie jest nieco błędna. Próbowali się Państwo wskazywać na te błędy metodologiczne, korzystając z Instytutu Żywności i Żywienia, Państwowego Zakładu Higieny. Państwo nie przyjęliście na etapie sporządzania pierwotnych wniosków i nie przyjęliście uwag zgłoszonych do tego raportu końcowego, mimo że zostały zgłoszone. Widzę, że nawet Państwo tutaj w materiałach wewnętrznych, tutaj nasze pismo pokazujecie kierowane do dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. To było 18 grudzień roku 2019. Już też widać, jak te zadania były wykonywane i jaką troską do nich podchodziliśmy. Prawdę mówiąc, nie jest w chwili obecnej możliwe życie bez zastosowania tych środków dodatkowych. Rzeczy tutaj ogólnie znane, bazoskorbinowe, czyli tam witamina C, azotany. Proszę Państwa, to są naturalne metody stosowane przez naszych dziadów i pradziadów. To jest kwestia preklowania mięsa, stosowania tych dodatków od lat wiem. Poszliśmy oczywiście problemów jeszcze kwestii innych konserwantów do produktów żywności. Chodzi o to, żeby faktycznie było jak najmniej, bo najbezpieczniejsza jest żywność nieprzetworzona. Mam tutaj obok siebie przedstawicieli Instytutu Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który współdziała z nami i on właśnie dokonuje i dokonał takiej oceny zbiorczej stosowania tych substancji dodatkowych w żywności. Państwo możecie się zapoznać również z tym raportem, który nieco odmiennie tutaj wskazuje te dane, które są na etapie spożycia przez populację. Nieco odmienne wnioski możemy wysnuwać. Co do, proszę Państwa, interakcji zawartych substancji dodatkowych w żywności, to jest właśnie ta innowacyjność, której żaden kraj europejski do tej pory nie stosuje w zakresie interakcji między poszczególnymi konserwantami, jak również z lekami. To zadanie niewątpliwie bardzo ciekawe z punktu widzenia naukowego, nie jest objęte w żadnym kraju europejskim oceny czy badaniu. Bardzo fajnie, gdybyśmy mogli tego typu badania i oceny robić. Na pewno to konsumentom ułatwiałoby wybór, a być może uniknęłoby niektórych reakcji niepożądanych. Sama żywność zawarte w niej substancje na dodanie przetworzone może być źródłem alergenów czy związków, które powodują uczulenia i reakcje niepożądane, bo mamy naprawdę różne organizmy, różne wrażliwości i te substancje dodatkowe, jak i naturalnie występujące w związku z tego, że tam po prostu reakcje mogą powodować. Pojęcie inicjatywy ustawowego zdefiniowania pojęcia jakości zdrowotnej żywności to bardzo ciekawa legislacyjna inicjatywa zmierzająca do zdefiniowania. Natomiast tych obowiązujących przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej, a także w naszym kraju w ustawodawstwie, to właśnie bezpieczeństwo żywności polega na tym, że to, co znajduje się w obrocie, jest bezpieczne dla naszego konsumenta, dla naszego obywatela. I tutaj trudno spodobać, bo zarówno stanowisko europejskie FSA, jak i naszych instytutów wskazuje, że są to ta żywność jest bezpieczna, niestety wobec co to jest przetworzone. Z tego, co rozmawialiśmy z przedstawicielami przemysłu, istnieje możliwość oczywiście reformulacji produkcji poszczególnych towarów czy żywności. Niemniej jednak to wymaga czasu, żeby była akceptowalność po prostu przez nas jako konsumentów. Przykładem było zastosowanie w kiełbasach i parówkach, na przykład odstąpienie od naturalnych konserwantów. Niestety wtedy mięso oferowane do sprzedaży w tych wyrobach przyjmowało szary, niezbyt sympatyczny kolor. W związku z tym nie było atrakcyjności dla konsumenta i odstąpiono tego towaru nic nie kupowało. Myślę, że tutaj właśnie jest kwestia edukacji, że nie wszystko musi być piękne, ładne i kolorowe. Natomiast chodzi o to, żeby było faktycznie, żeby obywatel i konsument zrozumiał, że jest to dla niego zdrowe. I to jest nasza rola i to jest nasze zadanie. Informowanie konsumentów o bezpieczeństwie, o tym, że żywność minimalnie przetworzona albo nieprzetworzona jest najlepszą żywnością w tym obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego
obywatela. Proszę Państwa, cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, dziękujemy za te uwagi. Myślę, że i instytuty naukowe, i naukowcy zajmą się problematyką poruszaną przez w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Będziemy mogli tutaj podnieść się do wniosków. Już na pewno dzisiaj będziemy mogli ocenić tutaj przy udziale naszych naukowców ocenę właśnie zawartości abonentów populacji ludzkiej. Też Państwo nie odnieśliście się do tego raportu, mimo że mieliście gotowe stanowisko wypracowane. No i będziemy przede wszystkim stawiać na edukację polskiego konsumenta w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Bardzo dziękuję. No. Czy Najwyższa Izba Kontroli chciałaby się odnieść do tego, co o czym mówił przed chwilą pan dyrektor? Panie przewodniczący, w zasadzie tutaj pan podzielił tutaj nasze pewne spostrzeżenia, z pewnymi oczywiście polemizował, ale jedno tutaj należy podkreślić i myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy, że nic nie zastąpi zdrowego jedzenia, jak najmniej przetworzonego. Taka zresztą zaczyna być tendencja. Ludzie szukają produktów jak najmniej przetworzonych, są coraz bardziej świadomi i uważam, że to jest dobre. No oczywiście organy państwa również muszą być aktywne, bo muszą, wszyscy muszą wypełniać swoje zadania. I tutaj to, co powiedział zastępca głównego inspektora sanitarnego, właśnie przede wszystkim o edukacji, to są ważne tematy i należałoby je podjąć. Oczywiście ja wspomniałem, że był projekt, czy jest projekt utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Żywności, która scalałaby pewne zadania, byłaby taką jednostką wyspecjalizowaną i myślę, że to jest dobry kierunek, ponieważ coraz więcej jemy produktów przetworzonych. No niestety żyjemy, niestety albo niestety, no, żyjemy w takim świecie, który po prostu tak funkcjonuje i pewnych rzeczy nie da się odwrócić. Ale my jako Najwyższa Izba Kontroli robimy badania, pokazujemy Państwu rzeczywistość, jaka jest i stąd ten raport. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieramy dyskusję, zaczynamy jak zwykle od strony społecznej, tylko bardzo bym prosił o krótkie, merytoryczne wypowiedzi i nie dłużej niż 3 minuty. Pani Przewodnicząca chciała na początek zabrać głos, bo musi być. Ja przepraszam, ale muszę wyjść. Ja chciałam tylko zapytać, ponieważ najbardziej uderzyło mnie w wnioskach jako pierwszy główny, to jest trzeci wniosek zaraz do prezesa Rady Ministrów, bo to o czym rzeczywiście mówimy od 4 lat. Czyli o utworzeniu jednolitej wyspecjalizowanej służby bezpieczeństwa żywności. Pan minister patrzy na mnie pewnie z uśmiechem, bo to jest nieustająca historia od prawie 15 lat, ale po ostatnich próbach stworzenia takiej, jak zresztą pan przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli powiedział, jest projekt w Sejmie, on jest zamrożony, nie będzie realizowany. Na podkomisji dotyczącej właśnie tej ustawy się o tym dowiedzieliśmy. Natomiast jak gdyby mamy jeszcze jeden dowód na to, który pokazuje niesłuszność informacji dotyczącej zarówno od strony Ministerstwa Zdrowia, jak i innych inspekcji, że nie jest to potrzebne. Jesteśmy świadkami tego, że inspekcja weterynaryjna z inspekcją sanitarną podpisały porozumienia, ale jasno wynika z wnioski, jasno wynikają, że zalecane jest utworzenie jednolitego urzędu jednak, który będzie się tym zajmował i który będzie nadzorował i monitorował cały proces zarówno produkcji, jak to jest w wnioskach napisane, każdego elementu jakości produkcji przeznaczonego do spożycia substancji przeznaczonych do spożycia. Więc dla mnie wynika z tego jednoznacznie, że praca nad wspólnym połączeniem inspekcji w takich zasadach, jak mówiliśmy, gdzie inspekcje były podległe premierowi swoim budżetem,
ze swoimi instytucjami kontrolnymi, niezależnym od jakichkolwiek wpływów zarówno producentów, jak i konsumentów. Taka swego rodzaju policja żywnościowa, która mogłaby monitorować i sprawdzać zarówno jakość, ale przede wszystkim i bezpieczeństwo żywności, ale i jakość tej żywności, jak tutaj widzimy, to te wnioski Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają zasadność takiego rozwiązania. Także jeśli można było to na tyle i bardzo dziękuję za bardzo duży materiał. Dziękuję bardzo. Uzupełniając tę wypowiedź, powiem, że jest drugi projekt ustawy Kukiz 15, który został złożony na samym początku kadencji. I druga rzecz, o której tutaj uzupełniając, no, jest szansa na przeprocedowanie tego projektu, bo wiemy o tym, że przez tę Izbę ustawy są procedowane w ciągu jednego posiedzenia, a nawet jednego dnia. Więc tylko jest potrzebna wola polityczna dbania o zdrowie Polaków. I otwieramy dyskusję, strona społeczna. Ja będę mierzył czas, dlatego prosiłbym, żeby krótko merytorycznie pan Towiński widział na początku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Federacja Gospodarstw Rodzinnych, Krzysztof Towiński. Bardzo dziękujemy w pierwszej kolejności Sejmowej Komisji Rolnictwa, panu przewodniczącemu, za to, że doszło dzisiaj. I panowie parlamentarzyści, zobaczcie, raport był, to są lata 17-18, pod koniec 18 roku i nikogo to nie interesowało. Nikogo tak dramatyczny raport, chyba jeden z najbardziej dramatycznych raportów, który okazał się Najwyższej Izby Kontroli w zakresie stosunku do obywateli, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. W związku z tym, proszę Państwa, najistotniejsze zdanie w tym raporcie to jest: tak zorganizowany system badań nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności, w której są stosowane substancje dodatkowe itd., itd. To jest bardzo poważne stwierdzenie, potwierdzone przez Amerykanów. Którzy nie chcieli brać polskiej wieprzowiny, widząc niewydolność tego państwa i zagrożenie dla swoich konsumentów, nakazując stronie polskiej powołanie 65 faktycznych inspektorów lekarzy weterynarii, a nie jakiegoś cyrku, z którym mamy do czynienia. Co to oznacza? To oznacza, że możemy wywieźć pewien dowód, że pozostałe mięso, które jest badane przez tego typu, jest mięsem, które co najmniej potencjalnie stanowi zagrożenie. My jako polscy rolnicy produkujemy żywność, surowiec dobry lub bardzo dobry. Na poziomie niewydolności państwa, tych 5 inspekcji, które ponoszą osobistą odpowiedzialność i konstytucyjną, i chyba to związkowcy będą mówić, co się powinno z tym dziać, dzieje się, że przedsiębiorcy, zakłady przetwarzające robią zwykłą gangsterkę żywnościową w tym państwie. Proszę państwa, a my rolnicy, jeszcze raz powtarzam, jaki produkujemy produkt. Mam tutaj jakąś konserwę. Jest to mina konsumencka, tak jak mina przeciwpiechotna. Im większa firma, im większa marka, tym gorzej to wygląda. Konserwa, proszę państwa, gulasz wieprzowy. Gulasz się nazywa wieprzowy. 30% mięsa wieprzowego, sami się przyznają. Proszę państwa, oprócz tych różnych dodatków, które w interakcje zachodzą, i to jest chyba najważniejsze, oni nawet sami nie wiedzą, co piszą. 3 razy piszą sól, 3 razy piszą woda, 2 razy woda, 3 razy cukier. Proszę państwa, a jeszcze jest oznaczenie, mięso w sosie. Jakie mięso w sosie? To chyba sałatka. Gulasz wiemy. Jak można pozwalać dzisiaj na tego typu oznaczenia? No oczywiście i produkt, pochodzenie, szanowni państwo. Nie może być tak, że ktoś mówi o jakimś polskiej wieprzowinie, przepraszam, dotyczy to także drobiu i innych rzeczy, a polska wieprzowina nie ma nic wspólnego, bo my mamy tylko z naszego prosiaka, wachlaka 4 milionów sztuk. I cudem jest, żeby polski konsument znalazł polskie wieprzowiny. W związku z tym bardzo konkretne. Polska norma, polska kiełbasa jest z polskiego od początku prosięcia, 70% co najmniej wieprzowina, ileś tam 20-30% wołowina i to jest normalna kiełbasa. I to są półki dla polskich konsumentów. Natomiast jak chcecie państwo, wydzielajcie te półki żywnością unijną dla samobójców konsumenckich. Mają prawo, za swoje pieniądze ma każdy prawo się truć. Nikomu nie możemy bronić. Tylko dlaczego wy nas jako społeczeństwo trujecie, panie inspektorze? Teraz, proszę państwa, pamiętajmy, że 70% my rolnicy wyprodukujemy, ale 70% naszej żywności, chcemy czy nie, jest to żywność przetworzona. Pan inspektor główny sanitarny słyszał.
między innymi normę duńską, to my jesteśmy tutaj zawalani duńskim, holenderskim i tak dalej, tym szajsem. A normy, zobaczcie, jakie oni u siebie mają. Właśnie na przetworzoną żywność. Dlaczego przez to blokujemy rozwój polskiej hodowli, między innymi wieprzowiny? I chciałbym wszystkich uczulić, i panie przewodniczący także naszej sejmowej komisji, a szczególnie parlamentarzystów, nie dotyczy to tylko głównego inspektora weterynarii. Dotyczy i badania NIK-owskie, jest przedstawiciel NIK-u, to potwierdzi. Dotyczy inspekcji handlowej, Państwowej Inspekcji Artykułów Rolno-Spożywczych i HARS-u. No proszę Państwa, przecież to kilka i Wy macie laboratoria, te trzy inspekcje mają laboratoria, ostatnie zdanie, panie przewodniczący, w których jesteście jeszcze raz w stanie zbadać ze względu na odczynniki w ogóle dopuszczonych tylko 65 na 200. Dlaczego Wy, jeżeli są artykuły, ostatnie zdanie, jeżeli są artykuły w portalach, tutaj portal 24, ale to jest wiele, Real 24, jesteśmy truci na masową skalę, a nikt nie reaguje albo reaguje w sposób symboliczny. Czy Wy jako przedstawiciele, funkcjonariusze publiczni państwa obecnego polskiego nie wstydzicie się? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto chciałby dalej zabrać głos? Bardzo proszę, pan Gustaw Skowicu. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować panu przewodniczącemu i Sejmowej Komisji Rolnictwa za zwołanie tej komisji. W pierwszym stopniu chciałbym powiedzieć, że przeciwko ministrowi zdrowia i zarówno ministrowi rolnictwa, a jutro rozszerza zawiadomienie do prokuratury, opierając się o raport NIK-u przeciwko panu, właśnie zastępcy inspektora sanitarnego, dlatego że mamy do czynienia z największą umieralnością Polaków. Szpital we Wrocławiu, proszę państwa, dziecięcy, jeśli chodzi o onkologię, pęka w szwach. Polacy na Gdyni umierają w szpitalach na raka, a leki mamy powycofywane. Te opinie, które są tworzone w naszych instytutach, proszę państwa, nie są w ogóle miarodajne. W naszych instytutach można sobie zamówić, jaką chce się opinię. Ja to państwu udowodnię, robiąc opinie w innych instytutach poza granicami naszego kraju dotyczące naszej żywności. Proszę państwa, pan zastępca inspektora głównego sanitarnego i to w związku z tą sytuacją na ostatniej komisji sejmowej, na której pokazałem norfosycylinę, gdzie pan to osobiście, jest to nagrane, powiedział, że to jest sytuacja niedopuszczalna, do dnia dzisiejszego w związku z artykułem 231 kodeksu karnego nie powiadomił organów ścigania, w jaki sposób wchodzi to na teren Polski. Proszę państwa, do tuczu nakładczego, duńskiego, norfosycylina przyjeżdża kontenerami na teren Polski. Jest to środek, który na gminie powoduje choroby rakowe. I niech pan nie opowiada bajek, bo pan opowiada tutaj bajki opinii publicznej. Polacy są masowo truci. W marketach nie ma żadnej kontroli. My mówimy od 2 lat o Agencji Bezpieczeństwa Żywności, o kontroli przeprowadzania żywności. I niech pan pojedzie i niech pan powie tym dzieciom w szpitalu we Wrocławiu, które chorują właśnie na raka, że wystarczy je tylko przebrać z tych piżamek, panie inspektorze, i mamy obóz koncentracyjny. 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie, ale proszę mi dać dokończyć, proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać, ja panu mówię prosto w oczy, że ja złożę zawiadomienie. Bardzo prosiłbym ciszej i zmierzaj do końca. Proszę państwa. Główny inspektor sanitarny twierdził, że procesy produkcji żywności są sprawą producenta. Panie inspektorze, wy sobie jaja po prostu robicie z konsumentów. I panie przewodniczący, ja zapraszam wyjazdową sejmową komisję rolnictwa do szpitala onkologicznego na Dolny Śląsk. Państwo zobaczycie, ile tych chorych dzieci na raka jest, ile tam ludzi jest chorych na raka. Minister Jurgiel dopuścił możliwość stosowania Roundupu w Polsce, gdzie wszystkie kraje tego zabraniają. Proszę państwa, mamy masową umieralność. Mój kolega akurat jest właścicielem zakładu pogrzebowego i jednocześnie patologiem. Proszę państwa, jak otwiera zwłoki, to mówi, że przerażający widok jest. Umieralność od 30 roku do 57. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, o czym my tutaj rozmawiamy? O bardzo poważnym procesie. Pan premier Morawiecki w strategii zrównoważonego rozwoju, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, zapisał,
Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Tak jest. Gdzie dzisiaj to jest? Co żeście jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zrobili przez 4 lata? Oszukaliście rolników, oszukaliście konsumentów, oszukaliście Polaków. I dzisiaj, dzisiaj taka jest rzeczywista prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan inspektor będzie chciał się odnieść. Znaczy tylko się odnieść tutaj do ewidentnie emocjonalnego wystąpienia pana. Ja myślę, że tutaj powinniśmy naprawdę na argumenty rozmawiać i zweryfikować po prostu pewne rzeczy bez emocji i normalnie dyskutować o tym. Bardzo dziękuję. Nie broniąc tej poprzedniej wypowiedzi, no randa w niektórych krajach rzeczywiście jest zabroniony do stosowania. I drugi rok z rzędu długość życia Polaków się skróciła. No więc to są rzeczywiście dane, które podaje GUS. Bardzo proszę. Dominik, proszę pana, Związek Solidarni. Mówimy może o liczbach. No, to jest bardzo proste, ponieważ w 1990 roku zachorowało na nowotwory w Polsce 83 tysiące osób. W roku 2015 163 tysiące osób. Czyli tutaj liczby są bardzo, że tak powiem, no, liczby nie kłamią, tak? Dobrze wiemy, że choroby onkologiczne powodowane są przede wszystkim problemami ze złym odżywianiem. Mówiąc, że polska żywność jest bezpieczna, no to jest głębokie nadużycie z racji tego, że i mówiąc, że pewne substancje są dopuszczone w normach i tak dalej. Oczywiście nawet ołów w małych zawartościach czy rtęć nie zabije nas, ale ona się kumuluje. Tak samo jest z substancjami chemicznymi, które się kumulują przez lata, a później skutkuje to, czym skutkuje. Ludzie są masowo niedożywieni, mało tego mamy problem z chemizowanej żywności. Drugim problemem jest właśnie to, że są deficyty substancji odżywczych tym, co ludzie jedzą, czyli tak samo dotyczy to płodów rolnych i żywności nieprzetworzonej. I tutaj w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi, że polskie gleby są zubożone, że nie ma w nich pierwiastków, które tam powinny występować, a wystarczy brak jednego pierwiastka, aby występowały w naszych organizmach już, wystąpiło bardzo wiele chorób. Także no, to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba ze strony społecznej. Bardzo proszę. Czy też chciałby zabrać głos? Ładny. Bardzo proszę, na końcu widzę rękę. Proszę się przedstawić. Pewnie nie. Mikrofon trzeba włączyć. Prawy, nie. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Andrzej Pomesny, Stowarzyszenie Ekopuszcza. Ja może zacznę od takich trochę dalszych spraw, które były. Hipokrates kiedyś powiedział: niech żywność będzie naszym lekarstwem, niech naszym lekarstwem będzie żywność. I tego chyba trzeba się trzymać, bo bez tego wszyscy wyginiemy. A tutaj wysłuchując te rzeczy, które przedstawiciel NIK-u przedstawił, to są zatrważające. Po prostu to woła pomstę do nieba. Ja nie wiem, jak się do tego odnieść, bo chce mi się chyba płakać tylko, bo również mamy dzieci. Panowie z PiS-u również mają też rodziny, dzieci, wnuki i zastanawiam się, dlaczego na to pozwalają. Czy to jest celowe, czy nie celowe, nie wiem, to niech sobie sami odpowiedzą. Tym bardziej tutaj pan Marcin też przedstawił, pokazał wiele rzeczy, wiele lekarstw, które są w obiegu ogólnie dostępnym i nic się nie dzieje. Ja również wykonałem swoje badania i przez ostatnie 2 lata jeżdżę po wsiach, po rolnikach i powiem państwu jedno. Żaden rolnik, u którego byłem, nie zje swojej żywności. Ale nie wszyscy. To znaczy, ja mówię o tych troszkę większych, tak? A bardzo rzadko można spotkać małych takich naprawdę z powołania. Są tacy też jak najbardziej, ale ta żywność jest dużo droższa i raczej niedostępna dla konsumentów, bo też Polaków nie stać na taką żywność. To też trzeba powiedzieć. I myślę, że powołanie tej Agencji Bezpieczeństwa to jest po prostu główny cel w tej chwili, jaki partia rządząca powinna sobie postawić do wykonania. I uważam, że powinno się nawet połączyć inspekcję weterynaryjną, inspekcję sanitarną, która powinna podlegać również tej inspekcji bezpieczeństwa, która by nadzorowała i kontrolowała te organy, które znajdują się w powiatach. Ponieważ co tam się dzieje, to już nie będę tego przedstawiał, bo temat jest osobny i pewnie władze weterynaryjne i inspekcji mają pojęcie. No jest to patologia, tak? Więc na dzień dzisiejszy nie może tak to funkcjonować, trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze jedną rzecz na koniec dodam. Unia Europejska wykonała kiedyś takie badanie,
One jest na tą chwilę ukryte. Chodzi o azotan sodu. Jest to substancja rakotwórcza i robili badanie dzieci. Proszę wierzyć, że prawie wszystkie dzieci, które jadły parówki z azotanem sodu, miały raka. Jest to ukryte na dzień dzisiejszy. Ja się do tego nie przyznaje, a macie Państwo praktycznie w każdym kiebasie, w każdej kiebasie, w każdej porówce azotan sodu. Więc proszę sobie poszukać bardzo głęboko w internecie, te badania można znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosił, żeby w trakcie komisji nie powoływać się na rzeczy gdzieś tam zasłyszane. Jeżeli, bo to, no tak, tak, to jednak znacząco obniża rangę komisji. Jeszcze raz mówię, na komisji rolnictwa mogą przyjść wszyscy i się wypowiadać, ale ja proszę o merytoryczne wypowiedzi. Jak najbardziej mniej emocjonalne, chociaż przy takim temacie trudno nie wyrażać emocji, ale powołujmy się tak naprawdę jeszcze raz na badania, na konkretne badania, a nie na zasłyszane rzeczy. Widziałem pan Władysław Serafin. Nazywam się Serafin, prezes Krajowego Związku Kół Elektronicznych. Ja myślę, że temat, który podnieśli koledzy w swojej inicjatywie ze Związku Solidarni, jest zasadny i myślę, że dobrze by było, gdyby wreszcie spełnił się w formie zmiany prawa, bo o to walczymy od wielu lat. Ja chciałem zwrócić tylko jedną, w zasadzie dwie uwagi. Po pierwsze, trochę kolegę mojego poprzednika sprostować, że właśnie po to hodujemy czasami te drobne produkty w gospodarstwie, żeby zjadać, a nie chodzić po marketach. Raczej właśnie to przedsiębiorcy, którzy nas trują, sami się stołują w ekologicznych sklepach i restauracjach. I to jest właśnie zauważalne. Ja zwracam uwagę wszystkich, bo to dotyczy władzy raczej państwowej, administracji, Sejmu. Jesteśmy, znaczy tak, działając w tych strukturach światowych, europejskich przez dziesiątki lat, zobaczyliśmy wiele zjawisk. Po pierwsze, w okresie stowarzyszeniowym lobbyści weterynaryjni i inni tak stworzyli prawo, wyłącznie dla Polski, nie mające nic wspólnego z unijnymi zasadami. Spójrzmy, jeżeli mówimy o wspólnocie europejskiej, spójrzmy, jak jest skonstruowane prawo w poszczególnych krajach. One są właśnie wewnętrzne, narodowe prawa. Niech pani nie kiwa głową, bo pani tam nie jeździ. Albo pani tego nie czuje, bo pani siedzi w tym gremium właśnie lobbystycznym, negatywnym. Ja tu tylko dotyczę jednej z pań z urzędu. Nie o to, bo pani musi zrozumieć, ja mam tylko dwie minuty. Chodzi o to, że spróbujmy z Polski wprowadzić na obszar niemiecki, francuski nasze produkty. Polska w tą stronę nie jest tamą. O to mi chodzi. Na ten rynek Polski jak na śmietnik wszystko wchodzi, a producenci pod szyldem Unia Europejska kazała, kładli płytki pod sufit. A ja jeździłem do Włoch, gdzie krowy po kolana w gnówce stały i wybuszałe leżały na składowiskach. Nie ma. Myszy latają w mleczarni, znaczy w oborze sprzedają mleko producenci we Francji, w Niemczech. Przestańmy te bzdury opowiadać o czystości, o higienie, że tam jest. U nas ona teraz jest największa w Polsce. Dlatego ja wnoszę, kończąc, o jedną rzecz. Starajmy się nic innego nie zrobić, jak wprowadzić standardy niemieckie, francuskie w obszarze naszych przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, spożywczych. Tylko tego się domagajmy. A to, co się dzieje dzisiaj, bo Polska jest rynkiem konsumpcyjnym w zasadzie i my zwracamy uwagę na jedno jako rolnicy. U nas nie ma produkcji zwierzęcej. Zobaczcie, co się dzieje z wołowiną. Zobaczcie, że mamy 5 razy mniej niż 20 lat temu trzody chlewnej. Czyli mowa o polskim mięsie jest bzdurą. Większość wychodzi za granicę, bo ono jest w miarę przez Polaków, jak jest hodowane, nie przez te fermy duńskie. Ja mówię o polskim mięsie, o polskich przemysłowcach, o polskich rolnikach. To jest przedmiotem przede wszystkim eksportu. A my się objadamy i wy na to pozwalacie, panie ministrze. Wy na to pozwalacie, żeby to barachło przychodziło właśnie tysiącami ton z Niemiec, z Danii. To, co tam nie idzie, u nas się świetnie sprzedaje, bo nie mamy kontroli narodowej wewnętrznej. I to, co proponuje kolega Bustowski i związki rolnicze, proszę weźcie pod uwagę i takie prawo wprowadzajcie. Ja wiem, że jest okres kampanii wyborczej, ale żeście nie wykonali pewnej deklaracji wyborczej wobec społeczeństwa, konsumentów, rolników, ale dla tych, którzy będą to robić, to jest jakby pierwsza kładka do
do szczęścia, do zdrowia, bo to, co mówili koledzy o zachorowalności, to jest straszna rzecz. To się przenosi na geny, na pokolenia, rodzą się dzieci z wadami. Ja sam w rodzinie to przeżywam i wszyscy stachowcy mówią, że to skutek właśnie tego typu oddziaływania różnych chemikali i uzdatniaczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią. Dzień dobry państwu. Monika Tkaczyk, radna gminy Barwice. Jestem samorządowcem i również pracuję w fundacji, która broni praw najmłodszych. Chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że dzieci w naszym kraju są najważniejsze. Nasz czas niedługo się skończy i wszyscy walczymy o to, żeby nasze dzieci były zdrowe. Panie ministrze, ja jako rodzic, który pracuje u podstaw, ja jeżdżę do małych miejscowości, większych, spotykam się z ludźmi, z dziećmi i jednoznacznie mogę stwierdzić, że dzieci karmione są najtańszymi produktami. Parówki, chipsy, mleko genetycznie modyfikowane. Dlaczego? Bo ich na to nie stać, żeby mogły sobie kupić produkty zdrowe. Raport NIK to jest kropla w morzu. My jako świadomi rodzice, panie ministrze, ja tutaj zwracam się z prośbą i niedługo, nie przed wyborami, po wyborach, jeśli nie będziecie chronić naszych dzieci przed genetycznie modyfikowaną żywnością, usłyszycie nasz głos w większej perspektywie. My nie pozwolimy na to, żebyście truli nasze dzieci. Nasze dzieci chorują, zmienia im się kod genetyczny. Są tym, czym, co jedzą. My nie pozwolimy na to, żeby nasze dzieci umierały przed 30 rokiem życia, bo to jest depopulacja. Raport NIK to jest kropla w morzu. My bardzo dziękujemy za ten raport. To jest dla nas, dla rodziców, dzieci, jeden z najważniejszy raport. To jest światełko w tunelu. Proszę chronić nasze dzieci przed żywnością. Rodziców nie stać na to, żeby kupić od rolnika do 10 hektarów, bo takie gospodarstwa są najważniejsze. Żeby jechać kupić jajko, które kosztuje 2 zł. Żeby kupić warzywo, które nie jest pasteryzowane. Jeśli nie będziecie chronić naszych dzieci, spójrzcie wtedy na swoje sumienie. Spójrzcie w lustro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, szanowni państwo, my za chwilę będziemy musieli kończyć to posiedzenie komisji, za chwilę, za 40 minut. Dlatego trzymajmy się czasu, tak żebyśmy usłyszeli odpowiedź na to, o czym państwo mówili. Bardzo proszę, pan Zaremba. Panie przewodniczący, panowie przedstawiciele organizacji, które mają chronić nas przed złą żywnością. Wydaje mi się, że wystarczy dzisiaj wyjść na ulicę i popatrzeć tak tylko wnikliwie, jak na postawy ludzi, młodych nawet ludzi, że to naprawdę wygląda zatrważająco, a przyczyną tego jest właśnie chyba i wyłącznie żywność, jakość tej żywności. Mi się wydaje, że Polska ma szansę zabezpieczyć zdrową żywność dla całego społeczeństwa, bo myśmy to robili nawet w takim systemie, który się nazywał komunizmem i który po prostu nie sprzyjał pewnym działaniom takim naprawdę zdroworozsądkowym w niektórych wypadkach, w większości wypadków. I wydaje mi się, że dzisiaj, jeśli mówimy o żywności, jeśli mówimy o mięsie, to proszę państwa, polityka rolna naszego kraju powinna iść w tym kierunku, żeby każdy obywatel Polski miał prawo mieć to swoją przysłowiową świnkę i z niej wyroby. A nie żebyśmy byli uzależnieni od jakiegoś pseudoimportu, żebyśmy, jak nie sprowadzamy 1/3 świniaka, żeby go dalej w chemiczny sposób w przemysłowych często fermach tutaj dotuczyć, to z kolei znowu sprowadzamy gotową masę mięsa o różnej, powiedzmy, jakości, czasami wieloletnią, a czasami pełnoletnią, będącą gdzieś w mroźniach. Dlatego też ja uważam, przecież prosta sprawa, wystarczy pomóc rolnikom, którzy wcale nie są leniwi, żeby
milion macior było w Polsce, 20 parę milionów prosiąt, z nich 20 parę milionów tuczników, a to było w latach 70. w przełożeniu na 80. I można to zrobić i można mieć własne. Mi się wydaje, że równie dobrze można sięgnąć, i już się to robi, po receptury nasze, nasze tradycyjne, polskie, zdrowe, stwierdzone wielokrotnie, że lepszych nie ma, nawet osiągające różne, powiedzmy, zdobywające różne konkursy w ramach europejskich. Dlaczego tego nie można? Dlaczego my musimy się podporządkowywać? Ja powiem, na tych posiedzeniach Komisji Rolnictwa niejednokrotnie mówiłem, my się domagamy polskiej narodowej polityki rolnej, a my z Unią chcemy żyć po przyjacielsku, ale nie musimy w pewnych rzeczach być od niej uzależniani. A poza tym, za tym stoi również ta strona ekonomiczna. Jeśli dzisiaj patrzymy na ten pejzaż polskiego rolnictwa i jeśli ten ASF zatrważa w swoim rozwoju i jeśli cały świat na to spokojnie patrzy i nie zrobi nic w tym kierunku, żeby nawet zapobiegawczej szczepionki nie wyprodukować, tylko się mówi, że tak musi być, bo w Hiszpanii było 30 lat i nie zostało nawet jedno gospodarstwo prywatne, które ma trzodę. U nas też nie zostanie w taki sposób. I teraz po co robić ustawę, która nam pozwala przetwarzać, sprzedawać w wolnym obrocie produkty rolnicze, jak z drugiej strony źródło tego zostanie zniszczone, bo w gospodarstwie nie będzie trzody chlewnej. Wydaje mi się, że niechby dzisiaj ktoś spojrzał na to trzeźwo, niech da rolnikom do każdej maciory 1000 złotych. I oni się za to wezmą. Niech będą po prostu środki na to, żeby pobudować chlewnie, które są przystosowane do rozrodu. I zróbmy to we własnym polskim wydaniu. Co z tego, że my będziemy spotykać się, dyskutować, opluwać jedni drugich. Przecież i po tej stronie kontrolnej, i po tej stronie produkującej to siedzą tacy sami Polacy. Ale oni jedni, tylko że my jesteśmy tymi, którzy jeszcze jako tako są wolni, choć nie do końca. A ktoś na etacie musi robić to, co mu się każe i musi mówić to, co mu wolno, a nie to, co po prostu by chciał na ten temat powiedzieć. I takie dyskusje my dzisiaj widzimy, słyszymy. I po prostu one pewne rzeczy zupełnie zmieniają ich sens. Dlatego też wydaje mi się, że ten cały temat to nie należy zaczynać od NIK-u i od kontroli, tylko należy zacząć od właściwej, takiej proprodukcyjnej, prozdrowotnej polityki rolnej, którą możemy w Polsce wprowadzić i która da sposób na to, żeby był własny surowiec, zdrowy surowiec, ekonomicznie uzasadniony i żeby po prostu z niego można było wszystko wyprodukować. Ja nie dalej jak dziś rano jeszcze byłem w ubojni i cena 5,50 jest ceną zarówno jako tako dla rolnika opłacalną, którą płaci ubojnia, jak i też z niej można zrobić całkiem dobrze dostępne cenowo produkty, które będą i zdrowe, i ekonomicznie uzasadnione, i nie będzie trzeba truć naszych polskich obywateli. My jako rolnicy chcemy to wykonać. Jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę chcą być skuteczni, chcą być zaangażowani. Ale no niestety, jeśli dzisiaj na poprzednią komisję rolną przyjeżdża grupa ludzi, którzy są klakierami, tych, którzy robią to w systemie nakładczy i się mówi, że oni mają rację, a my to jesteśmy temu przeciwni, bo jesteśmy niemodni albo w nieuzasadniony sposób z tym próbujemy walczyć, no to ja czegoś nie rozumiem. Bardzo proszę o ukończenie. No dziękuję bardzo. Jeszcze jakiś głos ze strony społecznej, bo jeszcze... Dobrze, minuta czasu dla pana Błyskowskiego. Panie przewodniczący, bardzo ważna informacja. Szkoda, że tutaj nie ma ministra Romańczuka, Giżyńskiego, a właśnie ministra Ardanowskiego. No, Romańczuka nie ma, bo wiemy, jak już na rok. Panie przewodniczący,
Ja bym chciał zapytać Ministerstwa Rolnictwa, które tuszuje wyniki, ile czeska strona wobec polskich rolników kieruje wniosków do Piorinu w Małopolsce za szkodliwą żywność. I to wszystko jest przez stronę polską tuszowane. Nie idzie do informacji publicznej, ponieważ wysyłamy przeazotowane warzywa, a na teren Polski, opowiada to pan Nowak, szef Piorinu Małopolskiego, wjeżdża masowa ilość, proszę państwa, tirów, które znikają. I powstaje pytanie, jaką mamy kontrolę jako państwo? Jak my funkcjonujemy, proszę państwa? Dziękuję bardzo. Ja bym prosił, żeby pan tę informację, jeżeli taką pan posiada, skierował do Komisji Rolnictwa i potwierdził lub zaprzeczył, bo to znowu jest taka informacja, obawiam się, że medialna, a tu musimy opierać się na faktach. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ministerstwa. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dolata. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak przysłuchuję się tej dyskusji i naprawdę aż naprawdę wstyd nieraz za naszych gości, że w tak poważnej kwestii używają tak często niegodnych argumentów i w tej materii machanie cepem, a znaczna część tych wypowiedzi przypominała takie machanie cepem, powinno być zastąpione rozsądnym, poprzedzonym badaniami, podejściem, które by odpowiedziało na te informacje, które znalazły się w raporcie NIK-u. Bo ten raport jest rzeczywiście ważny, poważny. Te zalecenia, wnioski, które sformułował NIK, wymagają refleksji, wymagają podjęcia działań. Ale na pewno niedopuszczalne jest używanie takich stwierdzeń, że nie pozwolimy na to, abyście truli nasze dzieci. Państwa, no, naprawdę zastanówcie się państwo, bo nie rozmawiacie gdzieś w zaciszu swojego domu, nie rozmawiacie gdzieś w restauracji, tylko rozmawiacie w Sejmie Rzeczypospolitej i waga słów wypowiadanych powinna wam jednak podpowiadać, żeby używać po pierwsze rozsądku, a po drugie, no, jak się czegoś nie wie, to raczej nie artykułować tego, nie werbalizować tego. Zadać chociaż kilka pytań może merytorycznych. Natomiast wy występujecie podczas właściwie wszystkich posiedzeń Komisji Rolnictwa, używając argumentów z najwyższej półki, z gigantycznym patosem, z emocjami, co nic kompletnie do sprawy nie wnosi. No bo chociażby ta ostatnia wypowiedź, tak? Dlaczego strona polska tuszuje wyniki kontroli czeskich służb? Proszę państwa, to jest po prostu skandaliczne. W ogóle to jest skandaliczne, bo to jest pytanie z tezą, tak? Jak gdyby czeskie kontrole miały walor absolutnie obiektywny i nie były elementem walki konkurencyjnej, bo przecież nawet komisarz unijny do spraw żywności stwierdził, że czeskie kontrole są nieuczciwe i Czesi się z tego wycofali. I jeśli my będziemy powtarzali tezy, że polska żywność jest niebezpieczna, co próbowali Czesi narzucić swojej opinii publicznej, bo tam premier rządu czeskiego, no powiem to głośno, tak, no jest wielkim przedsiębiorcą rolnym, i oczywiście jak każdy premier państwa, no dba głównie o interes swojego państwa. Oprócz Polski. Przy okazji trochę też pewnie o interes własny. Oprócz Polski. Ale o interes swojego państwa. W interesie czeskim jest pewnie zmniejszenie importu żywności z Polski, więc jeśli przedstawi się swojemu społeczeństwu, że ta żywność no, jest niebezpieczna, tak, albo są jakieś problemy z tą żywnością, no to być może obywatele mojego kraju będą rzadziej sięgali po produkty żywnościowe z Polski importowane. Ale jeśli my będziemy to powtarzać, to naprawdę to,
Nie można chyba bardziej zaszkodzić polskiemu rolnictwu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie powinniśmy wyciągać wniosków. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, raport NIK-u jest bardzo istotny. Jest bardzo istotny i nie może być wyłącznie przedmiotem jednej dyskusji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. On powinien być bardzo uważnie analizowany przez wszystkie ministerstwa, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności. Natomiast nie można stosować właśnie takich uproszczeń, które nic nie wnoszą do sprawy. Nic kompletnie nie wnoszą do sprawy. Więc ja apeluję o jedno, tak, o to, żeby już kolejne wystąpienia były pozbawione takich prób politycznego wykorzystania przeciwko rządzącym tego, co NIK pokazał, bo chyba to byłoby najgorsze, co można z tym raportem zrobić. I myślę, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, posłowie i goście, jesteśmy zainteresowani w tym, żeby polska żywność była zdrowa. Ona paradoksalnie, tak, mimo oczywiście tych wszystkich zastrzeżeń, jest i tak zdrowsza niż żywność produkowana w krajach tak zwanej Starej Unii. Jest zdrowsza. I polski konsument, tutaj też któraś z pań bodajże powiedziała, że nie stać polskiego konsumenta, żeby kupić żywność od drobnych rolników. No nieprawda. Ta sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny właśnie to umożliwia, żeby nie kupować nieprzetworzonej, znaczy przetworzoną żywność, tylko żeby sięgać po żywność nieprzetworzoną, bezpośrednio od producenta. Każdy konsument, tak, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie odległość do najbliższej wioski jest niewielka, może dzięki zmianom, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, zaopatrzyć się bezpośrednio u producentów. I ci producenci drobni są kontrolowani i ta żywność jest bezpieczna. I to musimy powtarzać jednocześnie, tak jak jeszcze na tym skończę, jednocześnie uwzględniać wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli i dążyć do tego, żeby i zmieniać nasze normy, czyli zaostrzać, wprowadzić bardziej nawet restrykcyjne niż w innych krajach normy, żeby egzekwować przestrzeganie tych norm. To jest niezwykle istotne, czyli trzeba wzmocnić jeszcze inspekcje, bo proszę Państwa, czy te inspekcje są słabe ze względu na to, że my obcięliśmy finansowanie budżetowe w okresie naszych rządów? Czy było Eldorado w czasach rządów Platformy i PSL-u, a my zmniejszyliśmy finansowanie? Nic z tych rzeczy. My zwiększyliśmy, ale oczywiście trzeba zwiększać w większym zakresie jeszcze, tak? Żeby tych kontroli było więcej, żeby one były bardziej szczegółowe, żeby dotyczyły, tutaj NIK wykazał, prawda, że nie wszystkie, zawartość nie wszystkich substancji była badana, żeby badano zawartość wszystkich substancji i tak dalej. Czyli jeśli będziemy myśleli właśnie w ten sposób konstruktywnie, to polepszymy jakość żywności. Natomiast takie właśnie machanie cepem, walenie maczugą, to nic dobrego nie przynosi. I ja apeluję, żeby odejść od tej retoryki, która jest po prostu po pierwsze szkodliwa, a po drugie nie jest szkodliwa dla PiS-u. Ja bym prosił, żeby goście jednak szanowali. Wszystkich tych, którzy zabierają głos. Bardzo dziękuję i przepraszam. Bardzo proszę, ad vocem. Monika Tkaczek, to do moich słów odniósł się pan poseł. Ja bardzo szanuję pana posła do lata. W związku z tym dlatego czuję się zobowiązana panu odpowiedzieć. Panie pośle, jest pan bardzo mądrym człowiekiem, ale wydaje mi się, że jest pan zawieszony w przestrzeni międzygalaktycznej. Naprawdę, czy pan nie wie, ile kosztuje gęś od rolnika albo chlebek wyprodukowany na naturalnym zakwasie? Przepraszam, jajeczka, czy pan wie, ile kosztuje? Ja to produkuję. Gęś kosztuje 150 zł. Wczoraj wróciło 20 dzieci z wycieczki z Krakowa. Te dzieci jedzą parówki, bo stać je tylko na parówki. Prąd ile kosztuje teraz?
Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, jak rodziny zostały narażone na jakie koszta? Ja rozmawiam z dyrektorami szkół. Dzieci nie przynoszą śniadań, przynoszą parówki, chleby napaszerowane sztuczną żywnością. I panie pośle, ja pana bardzo szanuję. I niech pan, zapraszam pana, bo ja pana bardzo szanuję. Zapraszam pana do swojej miejscowości. Przejedźmy się. Niech pan poświęci ten czas. Przyjedzie pan nad morze, posłucha pan rolników, dzieci pan posłucha. Niech pan zobaczy, ile co kosztuje. Bo naprawdę nie chciałam panu, jeszcze i na koniec. My nie możemy myśleć. My wysłuchaliśmy, co powiedział, co odczytał prezes NIK-u. My odczytaliśmy. Dlatego się odniosłam tylko i wyłącznie do raportu, że my nie pozwolimy, żeby parówki, które tutaj przedstawił to pan, ja tego nie wymyśliłam sobie. Ja przedstawiam również inicjatywę, no tego się chyba pan boi. Bardzo dziękuję. Raport jest tak ważny, panie pośle, jak bardzo bym prosił, ruchu nie pokrzykiwać. Bo można zabić dziecko. Teraz czy pan do lata chciałby się odnieść, ale nie wchodźmy w politykę, w polemikę, tak. Bo to... Znaczy jednym zdaniem, no oczywiście to co moja przedmówczyni powiedziała, no nie jest prawdą, tak? Wszystkie dane pokazują, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości ubóstwo wśród polskich rodzin, zwłaszcza tych, które mają rodziny wielodzietne, się zmniejszyło. Ta pomoc jest ogromna. Bieda, zwłaszcza skrajna bieda, jest już historią, jeśli chodzi o polską rzeczywistość. Natomiast oczywiście, no, żywność ekologiczna jest droższa i wszędzie na świecie jest droższa niż żywność produkowana w sposób wielkoprzemysłowy. Konsument ma wybór i oczywiście, no, często podejmuje decyzje, biorąc pod uwagę zasobność swojego portfela, ale też i dlatego powinniśmy prowadzić akcję edukacyjną uświadamiającą, że na żywności oszczędzać nie powinno się, i te produkty, o których wiemy, że potencjalnie mogą być niezdrowe, no to powinniśmy tak edukować społeczeństwo, żeby unikano zakupów tego typu produktów, i myślę, że ta świadomość rośnie. Więc proszę nie używać, bo tutaj wielokrotnie pani powtórzyła, że pani mnie szanuje, a jednocześnie przemyciła pani całą masę nieprawdziwych informacji, które nie odpowiadają do rzeczywistości. Bardzo dziękuję. No i tak jak prosiłem stronę społeczną, aby opierać się jakieś rzeczowe dane, no to tutaj trzeba wyjaśnić, że w 2018 roku wskaźnik skrajnego ubóstwa wzrósł z 4,6 do 5,6. I to są dane GUS niestety. Bardzo proszę Zbyszku. Szanowni Państwo, panie... Zbyszku! Panie Przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oczywiście zdrowie jest najważniejsze, bardzo ważne, ale nie tylko ono zależy od spraw związanych z żywnością. Dużo zależy od niego, ale nie chcę tu wymieniać jakichś wykładów w tym temacie. Ale chcę powiedzieć i zwrócić Państwu na jedną rzecz. Producent żywności jest także konsumentem. Świadomym albo nieświadomym. Zadaniem służb państwa jest takie działanie ich służb, żeby była gwarancja bezpiecznej żywności. Co to znaczy bezpieczna żywność? To nie chodzi o daty do daty, data produkcji i data ważności. Tu nie chodzi o to, jak to będzie przechowywane. W gruncie rzeczy o to chodzi, ale nie ze swoich. To są zupełnie inne rzeczy w naszej polskim wymiarze kontroli, inspekcji. No właśnie, wy Państwo nie poruszacie. Mianowicie, mamy brak 500 lekarzy. Mamy brak około 700 personelu administracyjnego. Wszystkie transakcje, które się kontrolne odbywają się w inspekcjach powiatowych, weterynarii. Proszę do tego dołożyć masy towarowe milionów świń, które wchodzą do Polski. Zadam pytanie, czy mamy miarę ilości prób dokonanych, pobranych w stosunku do masy towarowej zaimportowanej czy produkcyjnej? Czy mamy taką miarę? Czy Państwo jesteście zdolni
swoimi ludźmi, swoimi służbami zagwarantować, a przecież to idzie wszystko wyliczyć, jesteście w stanie to wszystko objąć kontrolami, próbami. Nie tylko dla robienia prób, tylko w biurze dla prób, tylko czy rzeczywiście ilość prób pobranych w stosunku do masy towarowej ma swoją miarę i jest w katalogach ustawiona. Jeszcze jedną rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest sprawa pewnych projektów ustaw, czy pieniędzy, które nawet na te realizację tych projektów ustaw szły. Mówię tutaj o ASF-ie. Rząd nie zrobił nic, żeby prowadzić rozmowy, jeśli chodzi o kompartment. Bo szkoda pieniędzy na płoty, na dezynfekcyjne środki, jeśli tam będzie taka sytuacja, że jest zdrowe gospodarstwo, czy zdrowe gospodarstwa w strefie zapowietrzone, no to nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że się zdrowe, żywe zwierzęta będzie likwidowało. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że w naszym kraju, my Polacy, mamy dwie wady. Pierwszą, chcemy dobrą, bardzo dobrą żywność kupić za cenę Biedronki i tego się nie da zrobić. Nie da się tego zrobić. Bo produkt, jeśli jest szalowany na rynku, to musi przejść procedurę tak produkcji, kontroli produkcji. A dzisiaj wbrew pozornym twierdzeniem jest tak, że jeśli mamy 1 300 000 gospodarstw, czy tam jest 0,5% zbadanych, to jest dobrze. Nie ma kim tego robić. To jest zasadniczy klucz. I tu możemy się obawiać i czy obawiać. Nie ma ilości ludzi. Ja oczekuję statystyk, ile w danych miesiącach powiększył się stan lekarzy weterynarii. Ile się powiększył personelu administracyjnego. No, proszę Państwa, weterynaria nie ma tylko zadań kontrolnych w zakresie uboju czy tam obrotu mięsa. Mają tysiące innych zadań. Pytanie, czy liczba osób pełniących te funkcje w ważnym organie państwa jest bezpieczna i daje gwarancję swojej pracy. Czy tylko wypisuje dokumenty potrzebne do eksportu czy importu. I to miliony rolników zadaje sobie takie pytanie. Nawet te mięsa, które idą do przedszkoli czy żywienia innych stołówkach, czy ono jest należycie przebadane? Jest wystarczająca ilość prób do masy towarowej. Dziękuję bardzo. Brawo, dziękuję bardzo. Już ja chciałem tylko sprostować to, co powiedziałem przed chwilą, bo wskaźnik skrajnego ubóstwa wzrósł z 4,3 do 5,4 w 2018 roku. Szanowni Państwo, bo nie, musimy kończyć, za chwileczkę mamy posiedzenie Sejmu. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Raport NIK-u jest rzeczą bardzo ważną, bardzo istotną i podaje kilka punktów, które są bardzo cenne dla oceny stanu zdrowia populacji w Polsce. Tutaj bym przede wszystkim podkreślił konieczność prowadzenia badań dotyczących spożycia. To jest coś, co w Polsce nie jest robione, a co jest dla nas bardzo ważne, żeby oceniać rzetelnie wszystkie ryzyka związane z bezpieczeństwem żywności. Musimy mieć jak najdokładniejsze dane. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie pracować, a obecnie dysponujemy danymi sprzed 18 chyba lat. Chciałbym również odnieść się do pewnych informacji zawartych w raporcie NIK-u. Pewne metodologie, które tam były przyjęte, zakładają najgorszy możliwy scenariusz. On nie potwierdza się w rzeczywistych badaniach, to były wyliczenia teoretyczne. Rzeczywiste badania nie potwierdzają aż tak wysokich poziomów, na przykład w przypadku azotanów. W naszej ocenie te poziomy są niższe, są bezpieczne. Oczywiście jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a którą mam wrażenie trochę nam umyka w tej dyskusji. Mianowicie, nie mieszajmy dwóch rzeczy, bezpieczeństwa żywności, właściwego żywienia.
to, co zabrakło na początku w raporcie NIK-u. Do czego nie wolno stosować żadnych substancji dodatkowych? Owoce, warzywa, jajka, mięso. To powinno być. Mleko, jogurty, ryby. To powinno być podstawą naszej diety. Jak najmniej przetworzone. Oczywiście, żyjemy w dość szalonych czasach, nie mamy czasu sami gotować, sami przygotowywać. Starajmy się to robić, to jest najważniejsze. W tym momencie ryzyko związane z ewentualnymi dodatkami do żywności znacząco spada. Mamy wiele sytuacji, to też obserwujemy, takich jak wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce, co jest bardzo dużym problemem. Są dowody na to, że na przykład spożywanie nadmiernych ilości przetworów mięsnych, nadmiernych ilości czerwonego mięsa sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych. Zdrowego czy nie? Bardzo ważną rzeczą jest unikanie w naszej diecie tego, czego nie jest substancją dodatkową. Co w naszej diecie najbardziej szkodzi? Szkodzi tłuszcz w wielkich ilościach, szkodzą cukry proste, szkodzi sól. Starajmy się żywić jak najprościej, jak najlepiej i w tym momencie bardzo wiele z tych problemów, które są tu poruszone, nie będzie nas dotykało. Dziękuję bardzo. Trawa jest. Czy sposób ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Trzeba trawę mieć. Nie widzę, jest spośród posłów. Ja jeszcze bym prosił, bo poruszamy bardzo ważny w tej chwili temat. Tu on pośrednio rzeczywiście, słuchając strony społecznej, to o czym mówimy, jednak dotyczy nas, parlamentarzystów, że przez tyle lat nie dopracowaliśmy się, tak jak Austria, takiego znaku AMA, czyli systemu jakości właśnie krajowego. Mieliśmy w moim przekonaniu dobry system jakości przed wejściem do Unii Europejskiej. Polskie normy były bardzo dobre i o tym niestety zapomnieliśmy i uważam, że do tego powinniśmy wrócić. Nie udało się nam w tej kadencji Sejmu. Mam nadzieję, że na początku przyszłej kadencji Sejmu wrócimy do znaków jakości. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale Unia Europejska nie zabrania tworzenia krajowych znaków jakości i o to powinniśmy tutaj zawalczyć i wtedy Polacy mieliby jasny wybór, jasny, czytelny wybór. Opierają się o polski znak jakości lub korzystają z żywności, która opiera się na bardzo szerokich, liberalnych, europejskich normach. Druga rzecz, rzeczywiście, panie dyrektorze, to o czym pisze NIK, że nie ma badań, które mówią, w jaki sposób poszczególne, nazwy to kolokwialnie E, działają w kombinacji. No, to jest jednak dosyć niebezpieczne. Bo zgodnie z aktualnymi, jeszcze raz powiem, badaniami, bo nie wiemy, co będzie później, bo wiemy o tym, że pewne E były, pewnych E nie ma. Czyli znaczy, że przez jakiś czas wydawało się EFSA czy naukowcom, że któreś z tych substancji jest prawidłowy. No ale zakładając, że w tej chwili, na tę chwilę wiemy, że te E w określonych ilościach nie są szkodliwe, no to jednak interakcje między nimi to jest coś, co jest no niebezpieczne. No i nie mieliśmy żadnego kataklizmu w Polsce przez ostatnie dwa lata, a przez ostatnie dwa lata skróciła się długość życia Polaków. No, znacząco. Na pewno to musi mieć związek z żywnością. Na pewno są inne czynniki, ale związek z żywnością wydaje się najbardziej prawdopodobny. Dlatego tu nie wiem, czy jeszcze raz mówię, bo to zostało nam jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, ale te badania muszą być prowadzone przez polskie instytuty, tak żebyśmy byli przekonani, że to, co jemy, w żaden sposób nie szkodzi naszej żywności. I dziękuję panu posłowi Dolacie, że przypomniał
o ustawie o sprzedaży detalicznej, coś na co polscy rolnicy i Polacy czekali bardzo długo. Dzięki. No, znowu delikatnie się pochwalę, że jako Kukiz 15 wcześniej przygotowaliśmy taką ustawę, ale dobrze, że rząd przygotował taką ustawę, weszła ta ustawa, został zmuszony. Wprowadziliśmy poprawkę do tej ustawy, tak żeby rolnicy mogli sprzedawać do sklepów, stołówek, jadłodajni. Nie dało już kłamać. Niestety, wydaje się, że zainteresowanie tychże sklepów, stołówek i jadłodajni jest żadne. Nie da się. Pan dyrektor chciałby jeszcze podsumować? Nie będę kusił się o podsumowanie, bo myślę, że to podsumowanie już zrobił pan przewodniczący. Ja tylko odniosę się do jednej kwestii. Panie przewodniczący, artykuł 304, paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego mówi, że każdy, ponieważ to wybrzmiało na posiedzeniu komisji celnej, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa jest zobowiązany do powiadomienia tego organu. Tak zrobiłem, policji. Tylko rozszerzę o pana. Tak, tylko musiałby pan mi dostarczyć tę wiadomość wcześniej, aczkolwiek nie jest to kompetencja. Jest to nagrane na bardzo komisji. Proszę nie krzyczeć. Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko w myśl artykułu 157 regulaminu Sejmu prosiłbym Ministerstwo Rolnictwa o przygotowanie informacji dotyczącej frekwencji w wyborach do izb rolniczych, bo do komisji trafił dokument, który mówi o tym, że ta frekwencja była na poziomie 0,2% rolników. To w ogóle nie ma czegoś. Więc bardzo jest to istotna informacja, pośle, bo wbrew temu, co mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, mi bardzo zależy na izbach rolniczych, żeby one prawidłowo funkcjonowały. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, to ona jest porażająca i właściwie te wybory oznaczają, że Nie chcę się trucić, nastrój. Dlatego ta informacja dla nas jest bardzo istotna. Bardzo prosił, żeby jak najszybciej na piśmie przekazać tę informację do Komisji Rolnictwa. Dziękuję. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie Komisji w Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.